Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na ekscytującą partię ze świeżutkiego turnieju w Rydze. Turniej jest rozgrywany właśnie na Łotwie, gdzie dwóch zawodników zajmujących pierwsze, drugie miejsce awansuje do turnieju pretendentów. Grają tam m.in. Radosław Wojtaszek, Mateusz Bartel i. Czołówka światowa z karuaną, fabianą w karuaną na czele, gra o wielkie pieniądze. Wielu fantastycznych arcymistrzów powyżej 2650 grubo, są też Hindusi, młodzi, młodzi gniewni, moi drodzy, partia, którą wam teraz przedstawię, była naprawdę rewelacyjna. Nie chcę za dużo zdradzać, tylko powiem, że grał ją Rosjanin predkę, 27-letni arcymistrz z Nor. Nodir Bekiem, Uzbek, młody 17-latek, arcymisz 2600, prawie 50. To jest też nieprawdopodobny ranking. Moi drodzy, zapraszam. Wszystko się wyjaśni, dlaczego ta partia była. Niezwykle ciekawa. Otóż po ruchu d4 skoczek zagrał na f6, c4, g6. No i tutaj powstanie obrona królewsko-indyjska, moja ulubiona, lecz z perspektywy białych, no i też może być niezwykle ciekawie. e4 oczywiście grają białe, d6 czarne, to jest teoria. Posunięcie h3. No taki ruch jest przydatny, oczywiście, bardzo często, nie pozwala żadnej figurce wejść na pole g4, ale głównie też o to chodzi, że można sobie fajnie zagrać gońcem na e3 i skoczek nas nie odpędzi. Też czasami istnieją opcje jak g4 i tego, istnieje taki szybki atak na skrzydle królewskim. Roszada ze strony czarnych i goniec zagrywa na g5. Chytre posunięcie. Tutaj jest taka mała pułapka, bo jakby się czarne pokusiły o zagranie posunięcia E5, to byśmy białe mi to szybko zbili. No E5 to jest takim klasycznym zagraniem w królewsko-indyjskiej, ale trzeba bardzo uważać, jeżeli zgoniec na G5. No i w tym wypadku tutaj białe by wszystko wymieniły na D8. I na f 6 moi drodzy, to też jest dobre bicie. Następuje też skoczek D5, i są ogromne problemy z tego względu, że no jedynym wyjściem to jest zagranie skoczek D7, i tutaj skoczek zbija pionka, wieża, zagrywa. I wracamy z skoczkiem. Czysty pion więcej białymi. Jest to pułapka, e, która oczywiście nie wygrywa od razu, ale pion więcej w debiucie jak najbardziej, jak najchętniej. Moi drodzy! Oczywiście pogoniec G5, tutaj czarne zagrało inaczej. Skoczek na C6. Po ruchu D5, co się narzuca, czarne nie powinny się w ogóle niczego obawiać, gdyż można na przykład zagrać koń na E5. Widywałem też ruchy skoczek B4, potem wracamy na A6, ale skoczek E5 prowokuje trochę do F4, skoczkiem uciekamy. Staramy się grać posunięcie E6, żeby gryźć tutaj centrum na polu D5. Tak oczywiście nie poszło, no nie oczywiście generalnie, ale mogłoby pójść po skoczek na C6, skoczek zagrał na F3. Posunięcie H6 ze strony czarnych, goniec na E3. Widzimy teraz, że skoczek nie może nam tego gońca przepędzić. Ten goniec tutaj stoi bardzo dobrze. I posunięcie E5, tradycyjne, normalne ze strony czarnych. No, bić. Nie polecam białymi, bo pozycja się wyrównuje. Czarne dostają bardzo przyjemną pozycję, uważam. No, to jest kwestia oczywiście gustu, mi się podoba. Tutaj D5 jest spotykane często. I teraz czarne zagrywają skoczek D4. No, takie chytre posunięcie, muszę przyznać. Zaraz powiem o co chodzi, ale sprawdźmy, czy nie można odejść z skoczkiem na E7. Otóż w tym momencie po skoczku E7, no, taka pozycja robi się nieco ciasna dla czarnych, z tego względu, że. Gramy hetmanem na D2, jeżeli król na przykład na H7, bo tutaj widzimy atakujemy pionka, możemy grać potem na przykład G4 i troszeczkę tego y, czarnego króla pomęczyć z tej strony. Trochę trudna pozycja czarnych, ale mogłoby na przykład nastąpić skoczek E4. Niech się niektórzy z Was nie zdziwią, że takie ruchy istnieją. Otóż istnieją, taktyka jest tutaj niezwykle istotna, tylko że ten ruch za bardzo nic nie daje, ale. Jeżeli byśmy zbili i zagrało, zagrałyby czarne F5, i jak skoczek by wrócił, to po ruchu F4 czarne stoją świetnie. Tutaj się trzeba zgodzić bez dwóch zdań, bo odbijamy figurę i to bardzo silnego gońca. A figury czarnych tu mają swobodę poprzez ruch F5. Tylko że myk polega na tym, że w tym momencie białe mają lepsze zagranie, i jest to skoczek D6. Po biciu na D6, na przykład goniec H6. No i tutaj białe mają lepszą sytuację bez dwóch zdań, e, moi drodzy. Poszło skoczek D4. Ja oczywiście troszeczkę tak lawiruję tymi wariantami, ale to dla nauki, dla zrozumienia co i jak. Mam nadzieję, że nie macie tego za złe. Wiem, że są tacy, którzy mówią: A po co tam analizować warianty, coś tam? Bzdura, bzdura, bzdura. Moi drodzy, jeśli się nie podoba, nie ma problemu trzeba analizować warianty. Ja to będę robił, wybaczcie, oczywiście yy, nie trzeba wybaczać. Będę to robił, koniec, koniec kropka. Moi drodzy, po skoczek d4, yy, po tym posunięciu białe zbiły, pionek zbił. No i cały myk polega na tym, że jakbyśmy zbili tutaj gońcem, to czarne dostają dobrą grę po jednym ciekawym ruchu. Skoczek na e4, no właśnie. Znowu poświęcenie figury, jest to chwilowe. Skoczek E4. Główny motyw polega na tym, żeby zagrać wieżą na E8 i odbijemy tego skoczka na pewno grając posunięcie F5. Tylko, że jest jeszcze ciekawsze zagranie czarnymi, mianowicie Hetman H4. Jeżeli skoczek gdziekolwiek odejdzie, to Hetman tutaj zbija na D4. Jeżeli goniec wybija, no to oczywiście najpierw zbijamy na E4 z szachem. Tutaj, na przykład, po ruchu G4, przesło taka przesłona Hetmana, no to gramy wieża E8 z atakiem na skoczka i na G2, tu jest tempo w tempo, i teraz następuje bardzo silny ruch. Nie polecam grać teraz na F5, bo goniec bije na G7, król bije na G7, Hetman na D4 i tu się białe świetnie rozgrywają. Tego nie analizuję, tylko pokazuję najlepsze posunięcie, dosyć trudne. Goniec F5, trochę posunięcie trudne, no trzeba przyznać, ale. Myk również polega na tym, żeby tutaj zbić tego skoczka. F3 zagrać nie wolno, bo tutaj będzie szach, więc na pewno figura wisi. A jakby białe zbiły gońca. I chwilowo widać dwie figury więcej u białych. Ale ta pozycja już jest przegrana dla białych, moi drodzy. Po takim posunięciu jak kolejne kopnięcie, kolejne poświęcenie. Goniec, jeżeli by wybił, Hetman wybija. Tu grozi wzięcie wieży. I na przykład jak król D2, Hetman bije D4. Dalej nie, nie rozpatruje. Totalnie wygrana pozycja czarnych. Jakość mniej, ale wieża wchodzi. Król ma problemy. Hetman na B2 zaraz zbije. Koniec partii jest, moi drodzy. Tak by było. Znaczy tak mogłoby być, tak nie było. Po biciu na D4, Hetman zbił na D4. I skoczek zagrał na G4. Moi drodzy, w tej sytuacji białe podejmują niezwykle odważną mm, decyzję. Jak myślicie, jaką można zatrzymać materiał? Otóż, jeżeli białe by odeszły na przykład Hetmanem, no to by straciły może tego gońca, ale pion więcej zostaje. Tylko, że mi się takie pozycje biały mi na przykład nie podoba. Ja się nie dziwię. Ja przypuszczam, że pretkę miał tutaj. Przeanalizo przeanalizowaną sytuację w domu. Białe zbiły, moi drodzy, skoczka na G4. Tak, tak, dobrze widzimy. Białe oddały Hetmana za dwie lekkie figury. Tak było w partii. Niezwykły, niezwykle odważna decyzja. Cały dmyk polega na tym, że ten goniec jest kompletnie silny. On tutaj ma nie trzy punkty, a 5,5 co najmniej, według mnie. I wieża z jeszcze ma opcję wybicia i próba dania mata, Więc to są takie bardzo sprężyste pozycje, bym powiedział. I takie wymagające bardzo dokładnej gry ze strony czarnych. Silnik tutaj lubi czarne, minus 0,87. Czyli tak naprawdę żadna to przewaga przy tak dysproporcji figurowej. Król w tej sytuacji zagrał na H7. I goniec E2. Białe, spokojnie bronią pionka. Tu oczywiście y, bić na G4 gońcem jest bardzo ryzykownie, bo wieża zbije na H6 i robią się prze, przeciągi i bardzo ciężka sytuacja. Król H7, goniec E2, posunięcie F5. Bardzo ryzykowny ruch. Białe, y, przepraszam, czarne tutaj w tej sytuacji otwierają swojego króla zupełnie niepotrzebnie. Można by było troszeczkę przykisić tę pozycje i zagrać takie pasywne. F6, przytrzymać, postarać się zamurować, ja wiem, że to ciężko, młody zawodnik, 17-latek, mimo że arcymistrz takiego pokroju, może ciężko był mu taki ruch zagrać, może widział inne opcje, albo nie widział opcji dla przeciwnika. Po ruchu F5, białe naturalnie wybiły na F5, GF, no król ma przeciąg i wieża zagrywa na H5, bardzo ładny ruch. To przygotowuje do związania kolejnej wieży. Ewentualnie tu jeszcze naciskamy ładnie na punkt F5. Bo, jakby na przykład pionek wybił na G4, to dajemy szacha i nie można się zasłonić gońcem na F5. Jak król G8, to wieża H6. Krękajcie, narody, moi drodzy. Pozycja totalnie, totalnie wygrana. Tutaj gońce działają fantastycznie razem z wieżą. To jest przegrana pozycja, nie ma nawet co analizować. Potem posunięcie król zagrał na G6. No, błędy rodzą błędy, tak naprawdę. To nie wiadomo po co ten ruch, nie mam pojęcia. Ale biała się zrymanżowały królem na D2. Tylko że to jest logiczne zagranie. Król wprowadza za chwilę wieżę do gry. Pionek zbił teraz na G4 i wieża A na H1. Widzimy prosta opcja zbicia. Goniec zagrał na F5. Wieża wybiła na H6, no bo tak naprawdę nie jest tu jakąś wielką filozofią, że białe chcą się dobrać do króla i już widać, że król nie ma za bardzo osłony. Król zagrywa na F7, wieża z jedyneczki zagrała na H5, czyli takie wzmacnianie, atakowanie tutaj przeciwnika. I król w tym momencie zagrał na E7. Moi drodzy, co by było, jakby goniec zagrał na G6 z atakiem na wieżę? No bo to się poniekąd narzuca. Tutaj mógłby nastąpić kolejny świetny ruch. Naprawdę trzeba przyznać, że białe, to znaczy tak, białe myślę, że aż tak daleko nie miały pozycji przeanalizowanej, choć może i tak było. Ale to jest dosyć łatwe dla arcymistrza tego pokroju. Goniec g4, moi drodzy. Goniec g4 po biciu na h5 jest bicie na h5 król. Nie ma w ogóle gdzie uciekać. Król e7. Wieża h7. Gońce robią robotę razem z pionkiem. Tu jest koniec partii. Wieża F7, wieża bije 7, król E8. Są pytania, ja nie mam pytań. Tu jest młynek, kompletnie nie ma co grać. Dobrze, po, w tym posunięciu król zagrał po, 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 po posunięciu wieża na H5, król zagrał na E7. Yy, I teraz yy, białe tutaj grają dosyć logicznie. Podoba mi się ta gra białych, aczkolwiek są oczywiście lepsze posunięcia pod tytułem goniec D3. Tutaj komputer widzi lepsze opcje. Ale skoczek D1 równie mi się podoba i to jest świetna nauka. Ten skoczek szuka lepszej placówki do ataku. C5 ze strony czarnych, no to białe kulturalnie tutaj goniec wraca na C3. Cały czas konsekwentnie ze swoim planem. Król ucieka, no jakieś tam furtki, ucieczki się pojawiają, ale skoczek E3. I ten skoczek, no jak zbije gońca i potem goniec G4, Chyba sprawa jest prosta. Goniec na B1 i to nie wcale o to chodzi, żeby zbić pionka, bo ten pionek białych jest kompletnie bez znaczenia w tej sytuacji. Tylko gdzieś goniec musiał znaleźć placówkę, aby uciekać. Goniec dał szacha, król C7 e, i w tym momencie taki spokojny ruch. F3. Białe zachowują pionki, trzymają to na taką czarną godzinę, można powiedzieć. Figury są świetnie tutaj rozegrane. Cały czas pamiętajmy, że są dwie lekkie figury za Hetmana w tej sytuacji. Pozycja jest nieco lepsza białych według silnika, ale to silnik, moi drodzy. Hetman zagrał na E8, wieża wróciła na H1. No tutaj goniec raczej nie zbije pionka, bo wieża tutaj A1 zagra na A3, goniec będzie miał problem. Więc goniec wrócił na pole G6. Hetman go pilnuje, oczywiście. Wieża zagrywa na E1. Tu jakieś się związania szykują. No to są dosyć łatwe, wygodne posunięcia dla białych. Wieża G8 z obroną i goniec na E6. Piękne zamknięcie tutaj tej linii z atakiem na wieżę. No i wieże się robi również ciasno. Hetman zagrywa na F8 z atakiem. To wieża wraca na H1 na swoją pozycję i wieża E8. Moi drodzy, w tej sytuacji nie ma pośpiechu, żeby gońcem zbijać wieżę. Absolutnie nie ma żadnego pośpiechu. Tutaj można się bawić za darmo. Wystarczy mieć trochę cierpliwości, zachować zimną krew i zagrać na przykład wieża H4, bo... Pytanie jest takie, co mają zrobić czarne w takiej sytuacji? Zawsze warto sobie to zadać z reguły. Jak mamy figury tak świetnie ustawione, nie, da, nie dających żadnych szans przeciwnikowi na kontrę. No i tak też się dzieje. Tutaj czarne nie wytrzymują presji i zagrywają wieża na E6. W tej sytuacji, oczywiście, pionek wybija i pojawia się fantastyczne pole dla skoczka. Hetman zagrywa na E8. Skoczek właśnie dał szacha. Król C6 no i tak naprawdę tutaj wiele posunięć prowadzi do zwycięstwa, jednym z nich to jest skoczek właśnie na F6 z widełkami, no i tak naprawdę yy, możemy za chwilę odbić materiał yy, tutaj Hetman zagrał na E7 w tej sytuacji, yy, no ale można by było w zasadzie, yy, no wieża zagrała na G4 białe mogłyby spokojnie tutaj zbić na G8 i Hetman mógłby dać na przykład szacha, król D1 wygra na białych bez dwóch zdań, lecz w tej sytuacji po Hetman E7 Wieża zagrała na G4 i czarne się poddały. Moi drodzy, to jest słuszne poddanie partii. Kompletnie tutaj nie ma co grać. Tutaj wiszą figury, które zostaną za chwilę zbite. Tyle w temacie, ale trzeba przyznać, że partia była bardzo taka no, nietypowa. Odważna gra białych, za co wielkie ukłony. Dzięki serdeczne za uwagę. Na razie, trzymajcie się.